Przeczytamy Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung 2. Od wiersza 25. Ab Vers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Ich möchte noch einige kurze Gedanken sagen zu der zweiten wunderbaren Verheißung, die die Überwinder bekommen. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka myśli do tej drugiej wspaniałej obietnicy, jaka darowana jest temu, kto zwycięży. Ich werde ihm den Morgenstern geben. A ja daruję mu gwiazdę poranną. Die meisten unter uns wissen natürlich, wofür der Morgenstern steht. Na pewno większość z nas wie, co reprezentuje ta gwiazda poranna. Wir haben drei Stellen im Neuen Testament, wo er uns genannt wird. Mamy trzy miejsca w Nowym Testamencie, w których ona jest wymieniona. Zuerst im Petrusbrief. Najpierw w liście Piotra. Wo uns gesagt wird, dass der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Gdzie jest napisane, że ta gwiazda poranna wschodzi w naszych sercach. Dann haben wir diese Stelle hier. Następnie te miejsce w objawieniu. Und anhand dieser beiden Stellen könnten wir eigentlich noch gar nicht sagen, wer der Morgenstern ist. I w zasadzie na podstawie tych dwóch miejsc nie moglibyśmy powiedzieć, kto jest tą gwiazdą poranną. Das erfahren wir eigentlich erst auf der letzten Seite der Bibel. Dowiadujemy się dopiero o tym z ostatniej strony Biblii. In Kapitel 22. W rozdziale 22. Vers 16. W 16 wierszu. Objawienie 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Also der Herr Jesus selbst ist dieser glänzende Morgenstern. Ich sage für die meisten nichts Neues. A więc Pan Jezus sam osobiście jest tą gwiazdą poranną. Dla większości z was nic nowego nie powiedziałem. Heute vermuten wir, dass der mit dem Morgenstern astronomisch die Venus gemeint ist. Dzisiaj przypuszczamy, że z punktu widzenia astronomii mowa jest tutaj o naszej planecie Wenus. Es ist ein Planet, der aus der Sicht von der Erde ganz nahe immer bei der Sonne steht. Jest to planeta, która patrząc z Ziemi zawsze bardzo blisko Słońca się znajduje. Und damit der erste Himmelskörper, den man nach dem Untergehen der Sonne sieht, ist. I to jest zawsze pierwsze ciało niebiańskie, które widzimy na niebie po zachodzie Słońca. Der sogenannte Abendstern. Można powiedzieć gwiazda wieczorna. Und der letzte Stern, der zu sehen ist, wenn das Himmelsfirmament verblasst. A również jest tym ostatnim ciałem niebiańskim, które jest widoczne na nieboskłonie, gdy niebo zaczyna już szarzeć. Kurz bevor die Sonne wieder aufgeht. Krótko przed tym, gdy słońce wzejdzie. Wir wissen, dass das Alte Testament mit dem Buche Malachi aufhört. My wiemy, że Stary Testament kończy się na Księdze Malachiasza. Und dort finden wir, dass der Herr Jesus kommen wird wie die aufgehende Sonne. Wie die aufgehende Sonne.
I tam czytamy o tym, że Pan Jezus powróci jako wschodzące słońce. Das ist sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. To mowa jest o jego przyjściu w mocy i chwale. Sein Kommen auf die Erde zur Aufrichtung des Reiches. To jest mowa o jego przyjściu na ziemię, aby zbudować swoje królestwo. Aber bevor er so kommt, ale zanim on w ten sposób przyjdzie, kommt er für die Seinen als der Morgenstern. On przyjdzie dla wszystkich, którzy są jego własnością jako gwiazda poranna. Die Toten in Christo werden auferstehen. A umarli w Chrystusie zmartwychwstaną. Dazu gehören auch alle alttestamentlich Gläubigen. Do nich należą również wszyscy wierzący starotestamentowi. Dazu gehören auch die Toten in der Zeit der Gnade. Do nich należą wszyscy umarli z okresu łaski. Und dazu gehören dann auch die Lebenden, die mit ihnen zusammen entrückt werden. A do nich też należą wszyscy żywi, którzy razem z tymi zmartwychwstałymi wyjdą naprzeciw Pana. Was mir jetzt hier besonders ist, an dieser Stelle, a to, co tutaj w tym miejscu jest takie szczególne, wir können ziemlich sicher sein, dass die Überwinder in diesem System, my możemy być dość mocno pewni tego, że zwycięzcy będący w tym systemie, im Mittelalter, znajdujący się w tym średniowieczu, die Wahrheit von der Entrückung nicht mehr gekannt haben. Oni nie znali już tej prawdy o pochwyceniu wierzących do Pana. Die war schon in der Phase von Pergamus Stück für Stück verloren gegangen. Ona już w tym okresie czasu opisany w liście do Pergamu kawałek po kawałku była zapominana. Natürlich haben diese Gläubigen aufgrund von Offenbarung 22 gewusst, der Morgenstern ist der Herr Jesus. Das haben sie sicher gewusst. Z całą pewnością wierzący ówcześni wiedzieli na podstawie 22 rozdziału objawienia, że tą gwiazdą poranną jest Pan Jezus. Aber die Gedanken, die wir mit dem Morgenstern verbinden. Ale te myśli, które my łączymy z tą gwiazdą poranną, nämlich den Gedanken der Entrückung. Mianowicie te myśli dotyczące pochwycenia wierzących i zabrania do Pana, mögen sie kaum gekannt haben. Z pewnością niewiele znali. Und doch werden sie daran teilhaben. A jednak oni będą mieli swój udział w tym. Ist das nicht eine ganz große Gnade des Herrn? Czyż to nie jest wielka łaska Pana? Wenn wir nur alles das bekämen, was wir verstehen würden, bo gdybyśmy my otrzymali tylko to, co rozumiemy, ach, der Herr gibt viel mehr. Ach nie, Pan daruje o wiele więcej. Er gibt uns alles das, was er uns verheißen hat. On daruje wszystko to, co nam przyobiecał. Ob wir es verstanden haben oder nicht. Niezależnie od tego, czy żeśmy to rozumieli, czy nie. Welch eine Gnade. Jakaż to łaska.